Szanowni kombatanci, pani marszałek, wszyscy parlamentarzyści polscy, szanowni państwo, dwa razy w swojej długiej historii Polska traciła niepodległość. Dwa razy tą niepodległość odzyskiwała. Dwa razy też, co nie zdarzało się w historii innych narodów, innych krajów, dwa razy tworzyła w sytuacji braku normalnego państwa, tworzyła w konspiracji państwo podziemne. Tworzyła władzę tego państwa, administrację, skarb i armię. Dwa razy to niezwykłe doświadczenie, które musi nas prowadzić nie tylko do myśli o tym, jak było ciężko, jak trudne były warunki walki o wolność, niepodległość i o własne państwo, ale również musi nas prowadzić do myśli o tym, czym dzisiaj obdarzył nas los, opatrzność, czym dzisiaj obdarzyła nas historia. Musi nas prowadzić do myśli o wdzięczności dla tych, którzy skutecznie wywalczyli wolność, niepodległość dla ojczyzny, ale musi prowadzić również do myśli o tym, jak powinniśmy cieszyć się wolnością i jak szanować niepodległe, wolne państwo polskie. Teraz nastąpi uroczystość złożenia wieńca od narodu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panu prezydentowi towarzyszy marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pani Ewa Kopacz. Na szarfie widnieje napis: powstańcom 1863 roku naród. Edward, no to teraz będzie jajeczko.